Prezentujemy Państwu jeden z najbardziej prestiżowych modeli marki TYM, model T1054. Ciągnik wyposażony jest w silnik Doosan Interforce o mocy 105 koni i pojemności 3,4 litra. Jego maksymalny moment obrotowy to 430 Nm, osiągany przy 1400 obrotów silnika. Masa ciągnika wynosi 4300 kg w standardowym wyposażeniu. Ciągnik posiada kilka rozwiązań technologicznych, które przewyższają marki zachodnie. Na przykład zastosowanie przekładni kątowej w przednim moście, która zmniejsza promień skrętu ciągnika do 4,1 m. Zastosowanie AdBlue do redukcji emisji spalin zamiast DPF-u. Kabina naszego ciągnika jest bardzo przestronna, dzięki czemu operator może podróżować lub pracować w komforcie. Nawet choćby przez zastosowanie klimatyzacji. Ciągnik wyposażony jest w elektrohydrauliczną przekładnię nadwrotną, bezsprzęgłową, skrzynię w przełożeniach 32x32, z zastosowaniem 4 biegów, 4 zakresów i 1 półbiegiem. Ciągnik wyposażony jest w EHR marki Bosch z regulacją poziomu pracy oraz regulacją siłową. Wyposażony jest w amortyzację, co pozwala przy płynną jazdę przy dużych obciążeniach tylnego tuzu. Ciągnik w standardzie wyposażony jest w 3 sekcje hydrauliki zewnętrznej oraz rozdzielacz hydrauliczny 3-sekcyjny zamontowany standardowo, dzięki któremu możemy rozbudować o dodatkowe 3 sekcje. Przydaje się to w trakcie montażu ładowacza czołowego lub przedniego tuza. W wypadku braku tych dwóch elementów możemy podłączyć sekcję do hydrauliki zewnętrznej ciągnika z tyłu.
Ciągnik posiada system wspomagania kierowcy, takie jak automatyczne rozłączenie przedniego napędu przy maksymalnym skręcie kół, system unoszenia maszyny w trakcie wrzucenia przekładni nawrotnej do tyłu, system podnoszenia maszyny w trakcie maksymalnego skrętu kół ciągnika oraz automatyczne wyłączanie WOM przy podnoszeniu maszyny. Ciągnik posiada 3 prędkości WOM, zmiany mechanicznie, dźwignią w kabinie oraz elektrohydrauliczne załączanie WOM-u przyciskiem. Ciekawą rzeczą wyposażenia ciągnika jest to, że w standardzie posiada pistolet pneumatyczny wewnątrz kabiny ciągnika, aby operator w trakcie pracy przy dużym zapyleniu, tak jak widzimy teraz, w trakcie prasowania mógł przedmuchać filtr powietrza, który często ulega zanieczyszczeniu. Wyświetlacz, do którego możemy podłączyć 3 kamery. W standardzie podnoszona jest jedna z tyłu ciągnika, aby operator nie musiał obracać się ciągle, co jest uciążliwe, tylko mógł sobie spokojnie oglądać to w monitorze. Fotel amortyzowany mechanicznie, może być opcjonalnie również amortyzowany pneumatycznie. Siedzisko operatora, dość duże, chowane w trakcie jazdy. Kabina ciągnika jest bardzo dobrze wyciszona, wygłuszona, co jest bardzo pożądanym efektem w trakcie pracy. Silnik pracuje równo i cicho.
Thank you.